Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Call of Duty Cold War. Powracamy do misji w siedzibie KGB. Jak już wam mówiłem, nie zależy mi tutaj na tym, żeby jakoś niesamowicie z własnej ręki osiągnąć wszystko, aczkolwiek chciałbym wam wszystko pokazać i zorientowałem się, że niestety w początkowym etapie tej misji stało się coś, co jakby ja ominąłem, ponieważ postanowiłem, uwaga, nie iść przez serwerownię, potem jak zmieniłem mój plan, a właśnie w tej serwerowni znajdował się dowód, który był potrzebny do drugiej misji pobocznej, tak więc nie jestem pewien, jak to rozwiążę, ponieważ nie ma, z tego co szukałem, jednego rozwiązania tej deszyfracji całej tych postaci, które trzeba tam skojarzyć. Tylko przydałoby się mieć wszystkie dowody, bo w każdej grze to jest inaczej, jak my sobie to załadujemy, tak więc nie jestem pewien, czy uda mi się to zrobić, czy tą misję poboczną odpalę i ona z powodzeniem zostanie wykonana, ale ewentualnie, nie wiem, powtórzę sobie akurat tą misję w KGB, zdobędę te dowody i może w taki sposób mi się uda. Tak więc, lećmy do przodu, zostawcie lajka, jeżeli lubicie serię. My coraz bardziej zbliżamy się do finału, bo jednak Call of Duty nie jest za długie. Skontaktujmy się z ochroną przez radio, zatem wezwijmy ich tutaj do siebie. Belikow, jestem w kotłowni, przyślijcie mi tu ochronę. Natychmiast! Głównie po to macie ją przysłać, żeby można było ich zabić, a potem wziąć ich uniformy, więc otwórzmy im to przejście. Oni będą mogli się tutaj pięknie przebrać. Dajmy im sygnał. My będziemy musieli ich obu załatwić, czy... Nie bardzo miałem wybór, wiesz? Co ty gadasz? Jest zajebiście. Co prawda teraz moja pozycja w KGB jest niesamowicie podatna na znaczy wiecie, na to, że mnie odkryją. Ale może nie będzie aż tak źle. Proszę bardzo. Jacek Bel Bocconeiro. Przejmujemy nad nim, widzę teraz kontrolę. A co z mundurami? Zdaje się, że już tu są. A co, musimy ich załatwić, co? Sprowadzę ich tu i odwrócę uwagę. Reszta należy do was. Dobra, widzę, że to już będzie się działo samo z siebie. No to się ukryjmy. Ja pierdolę. Szybko poszło. Szybko sfejlowałem misję. Naprawdę. Rekordowy czas jak dla mnie. Znaczy misję. Misja już jest w połowie, ale przynajmniej ta sekwencja. Niesamowite. Dobra, no myślałem, że ten znaczek schowania się jest gdzieś tam dalej. Domyślałem się, że chodzi o to, że mam tutaj się kryć, ale... Nieważne. No dobra, czyli jakieś takie szybkie podduszanko i wtedy dopiero będzie można jakoś ich załatwić. Znalazłem otwarte drzwi. Aha, oni teraz we dwójkę tutaj pójdą. I my ich pozałatwiamy, co? O Jezus Maria. Ty, żeby zlikwiduj po cichu. Badabim, badabum. Aha, dobra, bo ci dwaj są do nas tyłem. Myślałem, że jeden z nich się odwrócił. Nie zauważyłem, że to Belikow przecież tak gada. Ale chyba już wszystko macie. Jeśli was zatrzymają, pracujecie dla komendanta Sobola. No to przebieramy się. Dobra, przebierz się, cyk, normalnie jak w Hitmanie. To jest poziom zaawansowania kampanii singleplayerowej Call of Duty, jakiego jeszcze chyba nie widziałem. Chociaż ten Infinite, tak jak mówiłem, ten system tam w ogóle gwiezdnej mapy i misji pobocznych był mocno zaawansowany. Czy my z taką torbą będziemy wyglądać jakby, wiecie... Dość jakby godni zaufania. Ja bym nie wiem, czy bym się spodziewał po agencie KGB wewnątrz budynku, że będzie torbę jakąś nosił ze sobą. Dobra, mamy kartę w takim razie, mamy dostęp, mamy mundury. Wiemy, dla kogo pracujemy. Soboka? Sobika? Jakoś tak. Operują go. Coś z sercem? Nie, poszerzają mu tors, potrzebuje miejsca na kolejną złotą gwiazdę. Co to za beczunia? Operują go faktycznie? Chyba jakieś takie żarciki, wydaje mi się. My swoją drogą, mam wrażenie, jesteśmy wyżsi stopniem od jakichś takich typowych tutaj frajerów, którzy nas mijają. Mają inne czapki. Oho, ten się odwrócił tak podejrzliwie trochę. Mam nadzieję, że nie zostaniemy, wiecie, złapani. Dobra, trochę niebezpiecznie jest wychodzić z powrotem tutaj. Jeżeli ktokolwiek na nas spojrzy i pomyśli, kurwa, nie było takiego kogoś w naszych szeregach, to mamy przesrane. Mam nadzieję też, że mówimy z bezbłędnym rosyjskim akcentem, bo inaczej byłoby cienko. Dobra, jakby nigdy nic, jak na treningu, panowie. Obejdźmy wykrywacze metalu, no tak. Niewątpliwie mamy przy sobie w chuj metalu, ale hej. Jak już mówiłem, my chyba jesteśmy wyżsi stopniem od takich tutaj ziomków, których mijamy, więc powinno być chyba dobrze. I kuda eta wy naprawiajecis? Das motor abiezacelie. Dla wszystkich bez isklucienia. Bez isklucienia. Od Sobola. Jezus Maria, przejdźcie przez punkt kontrolny, naprawdę? Jezus Maria, ale to chyba źle. A nie? Jednak damy radę przejść? Nie mamy przy sobie broni? A ja?
Kurwa, oczywiście, zapikałem. Dokonam inspekcji. Dajcie nam pretty. Miałem mało czasu na wybór opcji. Mia przykaz dosmatrywać wszystkich bez wyłączenia. No dobra, nie ma innej opcji. Połóż torbę. Może uda się go jakoś, wiecie, psychologicznie zmanipulować, powiedzieć, że znam jego matkę czy coś. Może ta karta jest chociaż tam jakoś ukryta? Belikow! Ja rozbieruś. Spasiba, towarzysz. O Jezus, Belikow znowu nam dupę ratuje. Nie wiem, czy dało się uniknąć tej kontroli tutaj, szczerze mówiąc. To tak poznam, Belikow. A mojemu jest zjeść, nie? On było blisko, ale się udało. Dobrze. Fajne sprawdzanie. Dzięki za porządne dbanie o bezpieczeństwo siedziby KGB. Kurwa, naprawdę. Jeżeli USA faktycznie miało agentów wewnątrz siedziby KGB podczas zimnej wojny, no to po pierwsze pewnie Rosja miała, wiecie, w CIA i FBI swoich ludzi ukrytych. Co zresztą chyba o podobnej akcji mówił przecież Black Ops 1. No to niewątpliwie to jest niesamowita przewaga, bo właśnie takie rzeczy, jakie się dzieją teraz, są możliwe. Co prawda poszliśmy troszeczkę mocno do przodu, bo żeśmy zabili człowieka, żeby tutaj to osiągnąć, ale tam zwalone będzie na więźnia. Szkoda, że Belikow raczej tak chyba nie dotrzyma swojej obietnicy. O Boże, nie, to ten, co szuka zdrajcy. Aż muszę herbaty napić normalnie. Nowej Lice. Kiedy wy przybyli? Dawna tu jesteście? Dopiero przyjechaliśmy, kurwa... Od tygodnia! Ach da, rozumiejąc. Dlatego, że Nowelica, no. Kto wasz komandir? Ja nie raz słyszał. Chodzi o tego Soboka całego. Sobol, znaczy się, dwa. Niezręczna rozmowa, odpowiedz prawidłowo na pytania, w windzie. Okej, okay. No tak, mówi, że świeże twarze, więc jesteśmy od niedawna, więc nie miał jak nas kojarzyć. Ja jak raz k nimu na prijom, obiecatelnie передам ему привет от вас. No dobra, bez problemu, przekaż pozdrowienia. Ja tam nie mam z tym problemu. Kiedy ty będziesz przekazywał mu pozdrowienia, my już będziemy bezpiecznie w bunkrze. Zasysali informacje, mam przynajmniej nadzieję. Kurwa, tam był ten! No to nie jest Kałasznikow, jakiś tam inna wersja. AK-47S czy coś? Czekaj na sygnał. Dobra, widzę, że przeszliśmy teraz w tryb bojowy. Ja mam MP5. Co na pierdalanka w takim razie? Bunkier jest chyba tak odcięty. Ja nie mam nawet wyciszonej tej broni, kurwa, jak my mamy się tutaj bić? No dobra, okej. Okay. Zakładam, że jesteśmy jakby tak głęboko, że to nie ma chyba większego znaczenia. Aż mam beznadziejny celownik, weźcie mi to, wypierdolcie ten celownik, nie chcę go. Za duży zoom, zmieniam broń, chociaż do tego mam całkiem sporo amunicji teraz przy sobie. Gdzie są przeciwnicy? Nie widzę ich. Halo, tam jest jeden na pewno, prosto w głowę. Dobra, Ruscy, przyszliśmy zniszczyć. O nie, to Adler, kurwa! Był ubrany jak przeciwnik, fuck me! No i jeszcze raz to samo. Dobra, możemy strzelać? Chyba dopiero za chwilę. Tu! Dobra, proszę. Szybkie headshoty i przeciwnicy załatwieni. O wiele skuteczniej niż przed chwilą. Co mam pod drugą bronią? Turbo shotgun! Okej, okay, turbo shotgun może być skuteczny. Błagam, czemu ja po tak krótkim czasie strzelania do Adlera nagle zostałem zresetowany? To nie tak, że robiłem to specjalnie. Bez przesady, co ta gra sobie o mnie myśli? Tam wybiegnie jakiś kolejny chyba za chwilę. Nie? Adler już idzie do przodu? Dobra. Nie mogę strzelać bez sensu, bo jak go zaraz zamorduję, to znowu będę musiał się liczyć z takimi samymi konsekwencjami. Bye bye. Tam jeszcze jeden. Granada! Tylko nie w Adlera, błagam. Dobra. Jak już mówiłem, bardziej mi pasuje chyba ten shotgun ze względu na to, że po prostu nie ma pojebanego celownika. Ale zaraz jeszcze zginę, jak będę sobie pozwalał na takie tutaj luźne chodzenie. Nie będę odrzucał. Te granaty są na tyle małe, że nie jestem w stanie komfortowo jakby stanąć sobie przy tym granacie, żeby go odrzucić. Znowu prawie Adlera postrzeliłem, on do mnie tylko: patrz, gdzie strzelasz, kurwa, 3 kule mam w biodrze! Patrz, gdzie strzelasz! O, jakaś elektryczność tam nawet poszła, to jest Adler. Muszę trochę przyciszyć gierkę, bo normalnie za głośno się robi. Ten nie żyje. Tu mogę wejść jeszcze wyżej. Co wy tutaj macie, koledzy, chłopaki? Nic, dobra. Ajajaj. Shotgun! A, bo to ma tak więcej strzałów normalnie dostępne. Co tam, kurwa, tak miga? Co to, alarm jakiś? Nie, no chyba nie alarm. Gdzie jest Adler? A wolałbym za nim iść, szczerze mówiąc. A on stąd strzela, dobra. Hoj! Wow, kali jeść, kali pić, tak, to chciałem na pewno powiedzieć. Oni mają tutaj całkiem sporo życia, szczególnie ci, którzy mają na sobie, wiecie, te... Wow, granada nie chce, prosto w pysk.
Niektórzy są tutaj bardziej opancerzeni, co zresztą widać po nich. Ale umierają tak samo, kurwa! Tylko trochę później. Umieraj ty, gdzie tam jesteś? Prum! Dobra, no MP5 fajnie strzela, chociaż nie powiem. Fajniej by było zrobić tę misję po cichu, mam wrażenie, wiecie, wkraść się z tłumikami, nie... O Jezus, to Adler. Dobrze, że mnie gra powstrzymała przed strzeleniem do niego, bo już prawie to zrobiłem. Właściwie to pociągnąłem za spust, ale nie wystrzeliło. Pyk! Dobra, tutaj mamy dalszy dystans. Ciemno tutaj też jest jak w dupie, więc nie widzę do końca, w co strzelam. Jeśli zrobi się gorąco, musimy mieć wyjście. Jeśli zrobi się gorąco, a kurwa jak teraz jest? Letnio? Ty nienormalny jesteś, Adler, naprawdę. Podłóż gaz. Dobra, spoko. Pułapka na naszą ucieczkę. Zagazujemy wszystkich w bunkrze. No wydaje mi się, że siedziba KGB troszeczkę będzie musiała przejść restrukturyzację. Jak nic, trzeba będzie się pozbyć Belikowa, bo jakby... Znaczy pozbyć, w sensie wyprowadzić go z tego KGB. No będziemy mieli przesrane. On będzie miał przesrane, przepraszam, po tej całej akcji. Ktoś się wjebał do bunkra, wszystkich tutaj normalnie wymordowali i na pewno zaraz będą szukali winnego. Totalnie nie jest już dla niego bezpiecznie tam być. Granada! A nie mam już granada, to tego! Ale się to kurwa długo rzuca, widzicie to w ogóle? O Jezus, przeładować muszę naprawdę. Dobra, przynajmniej mogłem w spokoju przeładować. Ten dostał w główkę. Ten dostał we wszystko, ten też w plecy. No dobra, mamy skarby zatem. Jakaś inna ciekawa, fajna broń tutaj? Nie! Wszystkie frajerskie, dobra. Użyj karty do bunkra, w końcu! Tyle się nazdobywałem tej karty, żeby tutaj wejść. No, mam wrażenie, że mnie jakieś przeziębienie łapy, nie podoba mi się to ani trochę. Siema bunkrze, proszę bardzo. Dane o wszystkich agentach, po to tutaj przyszliśmy. Hakowanko, hakowanko. Dziw aż, że nie dostali jeszcze jakiejś informacji na temat tego, że ktoś się wjebał do bunkra i muszą, nie wiem, pozmieniać hasło, odciąć dostęp. Mamy tylko chwilę, zanim się przebiją. Oko, wszystko jest hakowane. To ta lista Bell, skopiuj ją na dyskietkę. Uśpieni agenci. Jezus Maria, czemu ja to w ogóle przeglądam? Uśpieni agenci, Georgia, Sanderson, Denison, Yamantau. Operacja Yamantau, broń masowego rażenia, wykorzystanie bojowe gazu Nowa 6, Dragowicz. Dragowicz, Nikita, generał dywizji. Dobra, skopiuj na dysk. Nie ma co więcej i dłużej tego przeglądać. Co, to się kopiuje, a my się bronimy? Tak bym obstawiał, już się zaraz przez to przebiją. 9:42, o takiej godzinie takie pojebane rzeczy robić. No to co, to porozstrzeliwujemy ich tam. 14% dopiero, więc zdecydowanie będziemy musieli się tutaj pobronić przez chwilę. Granaty odłamkowe, jak miło. Ręczna armata, o ja pierdolę, to brzmi nieźle. Dobra, no mam tutaj trochę jakby amunicji. Spróbujmy tej ręcznej armaty. Zaraz tu przejdą normalnie. Otwierajcie, kurwa, czekam na was, chłopaki. Ło, kurwa! No dobra, okej. Okay. Nazwa pasuje, to jest pieprzona ręczna armata. Ho, ho, ho! Nie trafiłem ręczną armatą, to jest po prostu żenada. Nie mam już do niej amunicji, nieważne. Celowany tam jestem. Mordujemy po prostu wszystkich, którzy będą przechodzili. Mamy tutaj motyw jak 300 Spartan. Wąskie przejście, które łatwiej jest bronić. Jeszcze jeden granat. Prawda, trochę nam tu wchodzą, ale to dlatego, że muszę, wiecie, przeładowywać. Prawie się skopiowało? No tak, już mamy jakieś 75%. Będzie dobrze, nic się nie przejmuj. Boże, jedyny, czy oni widzą, kurwa, to morze ciał, które tam leży? I nadal oni sobie myślą, tak, to jest dobry pomysł, idziemy przed siebie, chłopaki. Tak ich załatwimy. To jest najlepsza taktyka. Dobra, przyładowanie przed kolejną falą i lecimy z nimi dalej. O, Boże! Ile my tutaj właśnie ludzi mordujemy, to tak troszeczkę trudno to ogarnąć. Dobra, bo granat tutaj zaraz jebnie. O, właśnie. Gdzie nasza dyskietka? Ucieknij z danymi. Dobra, on je zebrał. Miny zbliżeniowe, a to interesujące. Gdybym to wcześniej zobaczył, to bym ładnie mógł zaplanować moją obronę. No czekaj, czekaj, mordo, bo tutaj jakiś jeszcze ten... O, na przykład tego wezmę. Shotgun jest przydatny na krótki dystans na pierdalanka. Tędy. E tam poddajcie się, nie macie jak uciec. Dane już pobraliśmy, teraz musimy tylko stąd wyjść. Tożsamości waszych agentów nie zmienicie. Mając te dane, jestem kurwa królem życia i świata. Ci ile mają życia, a co wytrzymali? Pieprzona kurwa rosyjska technologia robienia pancerzy. Nieźle im to wychodzi. To jest prośba, groźba, rozkaz? Nie jestem pewien. Bo jak prośba, to... nie. Wolałbym uciekać. O
Jezus Maria, co tu się dzieje? Jesteśmy tu jak na widelcu. No, mocno jesteśmy wystawieni. Jeszcze światła wyłączają, Boże! Musimy stąd jakoś wyjść. O Jezus Maria. Nie mamy noktowizorów, co? Zaraz będą nam tutaj wyskakiwali z każdej strony. Adlera ledwo widzę. Jak go postrzelę, nie możecie mnie winić. Dobra, idziemy przed siebie. Nie ma co się opierdalać. Tutaj się kurwa kryją! Za każdym rogiem, Boże! Połóż się! Jacku Belbuku Neiro, błagam! A moje miny zbliżeniowe, one mi wiele nie dadzą. Dobra, tutaj mam jakąś jeszcze ichniejszą broń. Latarka! O, dobrze. Latarka. Jestem chyba dumny, że to odpowiednio powiedziałem, nie? Kto by pomyślał? Kto by się tego po mnie spodziewał? Oni mają tutaj te shotguny. Shotguny to myślę najlepsze rozwiązanie teraz. Strasznie wytrzymali też jednak na takich zwykłych agentów. Dwa strzały z shotguna potrzebne, żeby typa zabić? Trochę dziwne, aż chyba, że ich nie trafią po prostu. Taka opcja też jest. To może być wyjście. Przeładuj, przeładuj. No mam nadzieję, że to jest wyjście. Ale jaki ciekawy pomysł, wyłączyć światła. Ale widzicie, oni sami z latarkami chodzili, więc podnieś tylko jedną z nich i... jedną z ich broni jest git. O nie, no i go zgarnęli. Uuu, jak go mam odpalić? Kliku, kliku, klik, bum! Co tam chłopaki? Gazowanko będzie? Musimy szybko dać maskę temu. Maskę Belikowi. Czy to ich w ogóle uśpi, czy zabije? Jaki to jest rodzaj gazu? Nie jestem pewien. Belikowowi maskę. Dobra, Belikowowie. Zaraz się ogarniemy. Dobra, maska, maska. Szybko, szybko. Ratujemy naszego. Oni w ogóle genialny plan wymyślili. Chcieli go tutaj wykorzystać jako zakładnika, żeby nam pokazać, że go mają i go zaraz zabiją. Znajdźmy coś silniejszego. A w ten sposób... Uuu, co to za śmieszna broń. A w ten sposób praktycznie nam go dostarczyli tutaj, dzięki czemu nie musimy się jakoś za bardzo starać, jeśli chodzi o ratowanie go. Ciężkie uzbrojenie, powiadasz. No dobra, trafiłem. Musimy się dozbroić, zanim przybędą posiłki. Podoba mi się ten plan, dozbrójmy się. O, a oni wszyscy są tym gazem, tacy wiecie, otumanieni. Jezus Maria, dobijam ludzi leżących na ziemi. To takie trochę brutalne. To jest Adler. To nie jest Adler. Adler i Belikow, co? Byle ich nie zajebać. A ty? Bye bye! O! Aż go z czapki wyjebało, niesamowite. Dobra, latarka nie jest mi już potrzebna. Nie wiem, jakie mam tutaj inne upgrade'y, które mogę sobie wybrać, podnosząc te różne bronie, ale to nieważne. To jest Belikow. Dowodów tutaj już nie ma, więc nie mam co szukać. Gdzie ta zbrojownia? No przecież... Typie, nikogo tu już nie ma! Przed tym ja cię mam osłaniać. Przed złem tego świata za późno. Dobra, ten załatwiony, pięknie. Kurwa, to jest mina zbliżeniowa! Nie chciałem miny zbliżeniowej odpalać, nieważne. O Boże! Nie, Belikowa wysadzi Adlera! Nie, dobra, na szczęście działa tylko na przeciwników. Dobra, no to co? Trzeba się dozbroić w takim razie, co? Powyciągać sobie te RPD, nie RPD, a nie, przepraszam. Tutaj weźmy te karabinki, które sobie tutaj leżą. Krieg 6. No, Krieg 6, ale w sumie może lepiej wezmę tego właśnie Gallio. Nie, Gallo, przepraszam. Gallio to jest w League of Legends. A tutaj, wydaje mi się, mamy te ciężkie stroje, widzicie? Przygotuj się. Gazu już się bać nie musimy. Zakładamy normalnie typowego memicznego rozbrajacza bomb rosyjskiego. I nikt nam krzywdy nie zrobi. Czy w każdym Call of Duty jest sekwencja, gdzie ma się ten ciężki armor na sobie? To są moje ulubione sekwencje. Idę i morduję. Kurwa, czy my wysadzamy siedzibę KGB? Trochę pojebana akcja. Nie, po prostu rzucamy go chyba przed siebie, żeby oczyścić sobie drogę. Badabim! Uuu! Siema KGB, co tam u was słychać? Bo w Ameryce słonecznie! Yo! This is fucking awesome! Boże, ilu przeciwników. Jak oni wszyscy giną. To nie spodziewaliście się, że wykorzystamy wasze ciężkie zbroje, żeby was dojebać, co? A mamy dwóch jeszcze. Ktoś u góry? Nie, nie wydaje mi się. Z korytarza będą wybiegiwać. Dobra, oczywiście postanowiłem przyładować, chociaż w ogóle tego chyba nie potrzebuję. Z góry leci jakiś. Z prawej nikogo nie ma. Okej. Okay. Dobra, ale chłopaki, zostawcie coś dla mnie. A wiem, że już trochę się nastrzelałem, ale chciałbym jeszcze kogoś załatwić. Idziemy potężnie, potężne Amerykańce, z karabinami. Gówno nam w ogóle robią. Mamy pełny ostrzał na naszych twarzach. Proszę bardzo, Lazar! Witam serdecznie, jak go pięknie rozwalił. Wsiadaj do samochodów, ja ich tutaj mogę zamordować. Proszę, to moje hobby.
mordowanie ruskich. Wsiadamy? Cyk! Dobra, ale ty, wiesz co, Adler, też się postarajesz, żeby stąd wyjść cało. No, tutaj widzę, też mamy tych jebańców w zbrojach. W głowę! O kurwa, co tam jebło? Halo! Zdobelikow? Jezus Maria, czy on dostanie teraz nagle w szyję? Nie? Nic nie dostanie, bo ja go kurwa obronię! O Boże, przejechaliśmy kogoś, myślałem, że to któryś z naszych. Kierowcę chcę rozjebać! A jebać z kierowcę, mam nieskończoność amunicji, tak jest! Zdobyliśmy listę, już wracamy. Bądź gotowa do drogi. Very nice, I like it, two days later. Wymordowaliśmy niezliczoną ilość ruskich. To był dobry dzień. Adler zdobył listę nazwisk uśpionych agentów, jakimś cudem. Chłop ma jaja, to mu przyznam. Bell się spisuje. Najwyraźniej, ale oddział za bardzo opuścił gardę. Zachowują się, jakby wiedzieli, z kim mają do czynienia. Być może. Okazało się, że jeden z uśpionych agentów jest powiązany z operacją Greenlight. Theodore Hastings, inżynier jądrowy przebywający w Salt Lake City. I uważasz, że aktywuje właśnie Hastingsa? Dokładnie. Obserwujemy każdy jego krok. To tylko kwestia czasu, zanim doprowadzi nas prosto do Perseusa. Proszę, proszę. Mówiłem coś o uśpionych agentach KGB w Ameryce, uśpionych agentach amerykańskich wewnątrz Rosji. Oj, to wszystko się kręci wokół uśpionych agentów. Dlatego to była taka chyba, stąd się wzięła nazwa, zimna wojna, że wszystko było takie potajemne, specjalni agenci, tutaj wiecie, po cichu rozjebać tego, tam wszczepić własnego agenta. Mogę pierdolić teraz straszliwe głupoty, ale wydaje mi się, że dlatego ta wojna taka właśnie była. Nie chodzili normalnie na pola walki i nie strzelali do siebie armatami, kurwa, karabinami i tak dalej na otwartym terenie. Tylko właśnie tak, wiecie, po cichu. Normalnie wielu mogło nie wiedzieć, że jakakolwiek wojna jest. Wyśledziliśmy Theodora Hastingsa w tym miejscu. Kuba. Tuż pod naszym nosem. Opuszczona placówka rządowa na Kubie stała się nowym centrum aktywności Perseusa. Pewnie tam trzyma skradzioną atomówkę. Pewnie za zgodą Castro. 20 dolców dla tego, kto złapie go pierwszy. Kogo? Castro czy Perseusa? Obojętne. Why not both? Nie pozwolimy mu przerzucić tej bomby do stanu. Rozprawimy się z Perseusem. Raz na zawsze. Ludzie, dokończcie wszystkie sprawy. Po tej misji nie będzie odwrotu. No to porządne zadanie się szykuje. Pytanie, czy ja mam w tej chwili jakąkolwiek podkładkę do tego, żeby rozwiązać tą misję poboczną, która nam została. Dobre pytanie. Skorzystaj z tablicy, by wybrać następną misję. Mogę z kimś tutaj pokonwersalizować? Czy też nie? Kto chce ze mną pogadać? Ty? Lazar? Nie, oni ze sobą gadają. No dobra, sprawdźmy w takim razie sytuację z tą misją poboczną, tak jak mówiłem. Czy ja dam radę coś tutaj jeszcze zrobić? To jest następna. Operacja ten. Rozpocznij misję, przejrzyj podejrzanych, przejrzyj dowody. No nie mam tego jednego dowodu, bo tak jak mówiłem, nie poszedłem do serwerowni, tam leżał ten dowód. Znaczy poszedłem, zginąłem i wybrałem inną ścieżkę. Takie trochę chamskie, bo w największej misji, która ma tak wiele różnych opcji, można wybrać jedną i nie robić żadnej pozostałej, akurat tam było ukryte, ale... Ciekawy jestem, czy damy radę bez tego dowodu to rozkminić? To wygląda na częściowy raport do Moskwy na temat działań głównych agentów. Może się przydać do zawężenia listy podejrzanych. W ostatnim raporcie Brodaczka informuje, że niedługo w parlamencie odbędzie się głosowanie. Uznała, że ma dość wpływów, by przekonać innych do głosowania tak jak chce. Siłacz uważa, że jest pod obserwacją. Sugeruje, żeby KGB się tym dla niego zajęło. Żongler obawia się, że może przegrać następne wybory. Zaleca podjęcie kroków przeciwko jej przeciwnikom. Dobra, czyli jest Brodaczka, Siłacz i Żongler. Czyli mamy jedną kobietę i dwóch mężczyzn. No, o to chyba chodzi. Brodaczka, Siłacz, Żongler. Kraków, Kopenhaga, Barcelona. 15, 7, 12 tysięcy. 15, 7, 12 tysięcy. Tego to nawet nie mogę za bardzo przejrzeć. A jak mamy w tych naszych podejrzanych? Data urodzenia oznaczyć jako cel. Brodaczka. Która to może być brodaczka? Nie mam zielonego pojęcia. Brodaczka, Siłacz i Żongler. Niedawne podróże. Kraków, Berlin, Rzym. Nie wiem, czy ja mam wszystkie informacje. Specjalne dowody zawierające wskazówki. Chyba wydaje mi się, powinienem być w stanie rozkminić tutaj to. Przejrzyj dowody.
Brodaczka, siłacz. W ostatnim raporcie Brodaczka mówi, że w parlamencie... W parlamencie odbędzie się głosowanie. Uznała, że ma dość wpływów, by przekonać innych do głosowania tak, jak chce. Brodaczka, siłacz, żongler. Siłacz uważa, że jest pod obserwacją. Sugeruje... Żongler jest ewidentnie kimś, kto walczy o jakąś pozycję. Czy tutaj mam to powiedziane? Kobieta, kobieta, Aaron, Harvey Spray, oznaczyć jako cel. Jak tam w ogóle z tymi wpłatami, bo tutaj mamy te ostatnie podróże. Brodaczka, Kraków, Polska, 4.10.80. 4.10.80. 4.10.80. A jeszcze ktoś był w Krakowie? 4.10.80. Cholera, no ale to jest Brodaczka. Może to jest jakby... Harvey Spray. Wydaje mi się, że to będzie w takim razie Harvey Spray. Ktoś jeszcze był w Krakowie? Tak, kurwa. Ale wydaje mi się, że to jeżeli tutaj jest Brodaczka, to faktycznie to może być ten mężczyzna. Wiecie co, no ostatecznie jakby nie chcę chyba powtarzać tamtej misji, żeby zdobywać te dowody, więc pytanie brzmi, czy uda mi się to w taki sposób oznaczyć i zaznaczyć. Przejrzyj dowody, co my tutaj jeszcze mamy. Siłacz, Kopenhaga, 4.12.80. Kopenhaga. To jest ten... Kto jeszcze był w Kopenhadze? Ten, ten... I ten był też w Kopenhadze. Jezus Maria, co tyle ludzi było, kurwa, w Kopenhadze? Ten nie, ta nie. Teraz jest siłacz, nie? Tak, by był teraz siłacz. Data urodzenia, Barcelona, Hiszpania. Aaron Lee, Calvin Dunn, Alex Superty. Kurwa, no nie mam jakby... Nie mam skąd wyciągnąć tych informacji. Musiałbym strzelać, kto tutaj jest tym. A czekajcie, a ja tutaj normalnie... jakbym sobie poszukał w internecie, dajcie mi moment. Dobra, moi drodzy, doszedłem do wniosku, że... A, naprawdę chciałbym wykonać tę misję. B, nie jestem w stanie tego do końca ustalić bez tego ostatniego dowodu, ponieważ zobaczyłem, jak on wygląda. I to jest po prostu kolejne dane mówiące, kto gdzie był. I o ile jestem w stanie teraz powiedzieć, że to jest Brodaczka, ponieważ faktycznie ten jakby jeden dokument mówi o płci danej postaci, więc to musi być kobieta i ona jako jedyna też tutaj ma związek z Krakowem, to wiem, że to będzie ona. Ale niestety dwa pozostałe cele nie jestem w stanie ich dobrze oznaczyć bez tamtego dowodu, dlatego ja po prostu w wolnej chwili przejdę sobie jeszcze raz poprzednią misję, znajdę ten dowód w serwerowni, to będzie trochę przechodzenia z mojej strony, ale trudno, i wtedy machniemy sobie tą misję poboczną i odpalimy misję finałową i tyle. Ten odcinek trochę krótszy, więc kolejny będzie trochę dłuższy, zobaczymy, ile jeszcze nam tego zostało. A tymczasem, tak wiem, nietypowo, żegnam się już teraz. Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli się podobało, to nie zapomnijcie zostawić lajka. Ja uciekam, pa pa!